Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym odcinku Porad Podologa. Jak widzicie, jest ze mną Alicja, jak zawsze. Cześć, bo przecież te odcinki nie mogłyby być bez niej. Ale ani dzisiaj, bez ciebie. Nie, no bez ciebie oczywiście, bo tutaj mamy specjalistę w dziedzinie podologii i dzisiaj poruszamy bardzo ważny temat. Ponieważ, oj bardzo. Tak, dzisiaj rozmawiamy o skarpetkach złuszczających. Jest to taki temat, który was też mocno zaintrygował i tak. Bardzo ciekawy, obszerny. I trochę kontrowersyjny. Kontrowersyjny, tak. Dokładnie. No i za chwilę dowiecie się, dlaczego jest to temat kontrowersyjny. Przyznam się wam, że mam tutaj już wszystkie pytania gotowe do Alicji, więc od razu zaczynamy. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Dobra. Jestem, ale muszę wam wszystkim powiedzieć, że bardzo czekałam na ten odcinek. Chyba najbardziej ze wszystkich, bo jest to temat taki kontrowersyjny i chciałabym w końcu tak jakby ukrócić te wszystkie historie na temat tych skarpetek. Bardzo dobrze. I przedstawić wam, jak to wygląda ze strony podologicznej, czy warto z tego korzystać, czy nie. I w czym tkwi tak naprawdę ten fenomen tych skarpetek? No i właśnie, może od tego zacznijmy. Może wytłumaczmy wszystkim, o co chodzi w tych skarpetach złuszczających. Co to takiego jest? Bo na pewno są tutaj takie osoby, które jeszcze o tym nie słyszały. Mhm. Są też takie, które już korzystały i takie, które się zastanawiają, jak z tego korzystać. Co to są te skarpetki złuszczające? To są takie foliowe skarpety, które są wewnątrz nasączone specjalnymi substancjami złuszczającymi. Uh-huh. I te skarpety mają na celu zastąpić nam pedikir. Czyli taki domowy zabieg złuszczania. Tak, domowy zabieg złuszczania, dobra, który będzie miał wpływ i na stopy, na paznokcie, na całą stopę. No dobra, czyli okej, wiemy, że mamy tę folię. Możemy sobie to wyobrazić na zasadzie takiej maski w płacie na stopę. Czyli tak, wkładamy stopy właśnie w taką foliową jakby maskę i tam są wszystkie te substancje, które będą tak, działać. Dokładnie. To powiedzmy sobie w takim razie, co to są za substancje, które tam się znajdują w tym płynie i jak one działają na naszą skórę i na paznokcie u stóp. Okej. Okay. One są nasączone, te skarpetki są nasączone kwasami przede wszystkim. Uh-huh. Kwasem salicylowym, kwasem glikolowym. Powiem ci, że dużo zrobiłam analizę. Uh-huh. I za dużo one się nie różnią między sobą w składzie, bo tego jest bardzo dużo na rynku. Ale przede wszystkim to są kwas salicylowy, kwas glikolowy, kwas mlekowy. Uh-huh. Mocznik też mają w sobie, który ma dodatkowo zmiękczać tą stopę. Tak. Natomiast jest go bardzo dużo, czyli on musi być też w stężeniu dosyć wysokim, takim złuszczającym. I to jest przede wszystkim skład, który nam ma służyć do tego złuszczania. Przepraszam, że ci przerwę, bo powiedzmy sobie też jedną ważną sprawę. Na opakowaniu takich skarpetek zazwyczaj nie mamy podanych stężeń tych kwasów. Czy nie w ogóle nie mamy podanych? Nie mam w ogóle podanych składów. Nie ma stężeń. Czyli tak naprawdę osoba, która idzie sobie kupić takie skarpetki, wie, że są tam jakieś kwasy, no bo widzi, zakładamy, że przeczyta sobie ten skład, który tam jest, ale nie ma zielonego pojęcia, jakie to są stężenia tych kwasów. Nie ma. Nie ma, bo to jest owiane tajemnicą handlową. No właśnie. I jedyne, co mogę wam podpowiedzieć, że na początku, jeżeli czytacie sobie ingredients, skład, składniki czy inci, bo to różnie jest nazywane, to od początku tego składu, to znaczy, że tego produktu, tego składnika jest dosyć dużo, najwięcej. Dobra. I lecimy z tym składem aż do najmniejszego. Tak. Więc jeżeli jakiś składnik jest na samym początku, to znaczy, że jest go dużo, ale nie wiemy dokładnie ile. No właśnie, bo możemy na przykład, może to być stężenie 30%, a może to być stężenie, nie wiem, 5%, tak? Tak, to nie jest tak jak w przypadku kwasów na twarz, gdzie tam jest podane to stężenie, no jednak. Nie zawsze, ale jest jednak podane. Zwłaszcza nie w produktach profesjonalnych. O, w profesjonalnych to oczywiście, tak, że tak. Więc to nie jest podane i to jest trochę takie, klient nie wie, z czym ma do czynienia. Okej. Okay. No bo wiemy na pewno, że kwasy są to substancje złuszczające. Mocznik chemicznie, też pewnym... Składniki chemiczne, tak, które mają działanie złuszczające, rozpuszczające martwy naskórek na naszej i tak skórze. I tak mają podziałać na naszą skórę. Tak, i tak mają podziałać na nasze stopy. Czy tam w tych takich skarpetkach może się znaleźć jeszcze coś innego? Jakieś inne substancje? Są jakieś dodatkowe substancje takie działające nawilżająco, łagodząco, że no tak właśnie powiem, versus te składniki złuszczające. Natomiast to jest bardzo znikoma ilość. Jakieś olejki, ale to jest zupełnie znikoma czyli ilość. Czyli one która gdzieś tam mogą być w tym składzie w drugiej połowie lub pod tak, koniec. Dokładnie.
Dobra, czyli słuchajcie, wiemy już, co to są skarpetki złuszczające i wiemy, co znajdziemy w formule, w składach właśnie takich substancji, takich skarpetek złuszczających. Dobra, to teraz przejdziemy do jednego chyba z najważniejszych pytań. Wytłumaczmy, dlaczego te skarpetki mogą źle zadziałać. Co one mogą zrobić tak naprawdę na tej skórze? Mhm. I w czym tkwi fenomen? Dokładnie. Tych skarpetek. Dokładnie. O co tak naprawdę chodzi? No bo mówimy o tym, że jednak nie. Że jednak skarpetki złuszczające... Ale dlaczego? Nie. Ale dlaczego? Tak, tak. Już Wam tłumaczę. Jeżeli robimy pedikir, czy robicie go w domu, czy idziecie do profesjonalisty, to robicie pedikir, który obejmuje opracowanie paznokci, który obejmuje opracowanie strony podeszwowej stóp. Nikt nie zajmuje się stroną grzbietową stóp. No właśnie. A skarpetki działają równomiernie, i chcę to podkreślić, równomiernie na całą stopę. No bo przecież na wkładamy tak, do tej takiej torebeczki, tak? I tam jest ten cały płyn i ona pokrywa naszą całą stopę. Całą. Piętę, śródstopie, paznokcie, stronę grzbietową, wszystko równomiernie. My nie potrzebujemy złuszczania strony grzbietowej. Okej. Okay. Potrzebujemy złuszczania, jeżeli już, to strony podeszwowej. I strona grzbietowa jest bardzo wrażliwa, ona jest cienka. Więc my ją będziemy jeszcze złuszczać, jeszcze będziemy ją podrażniać. Dwa, jeszcze te kwasy działają na paznokcie. Znalazłam chyba dwie firmy, które w swoim opisie proszą, żeby klient zabezpieczył sobie płytkę paznokcia przed nałożeniem tych skarpetek. Tylko pytanie, czy klient to zrobi? To jest problem, który dotyczy, ale do tego sobie też dojdziemy. I jeżeli my kwas nałożymy na niezabezpieczoną płytkę paznokcia, to ona ją po prostu wyżre, wypali, pojawią się nam przebarwienia na tych paznokciach. No już nie mówiąc o tym, że to działanie, to jest tak jakbyś kupiła kota w worku, dosłownie. Nie wiedziałabyś, co jest w środku, jakie stężenie to ma kwasu. No bo to trochę tak wygląda. Tak, i nałożyłabyś to na twarz. O nie. I czekamy, jak to by zadziałało. No, ja to bym się bała, chociaż ja znam takie osoby, które bez problemu coś takiego by zrobiły. Oczywiście, oczywiście, ale już tak abstrahując od tego, jeżeli mamy jakiś rozsądek, to też z kolei... ufamy producentom. Właśnie miałam to powiedzieć, że widzisz, bo to jest tak, jeżeli coś jest w sprzedaży, jest to znaczy, dopuszczone, więc dokładnie. Jest bezpieczne. Tak, to jest prawda, bo to nie jest do użytku profesjonalnego, czyli nie wymaga przeszkolenia, jakiejś dodatkowej wiedzy. Natomiast te skarpetki i problem chyba tak naprawdę w 100% tkwi w tym, że klienci nie stosują się do zasad, do instrukcji obsługi. Właśnie. Do sposobu użycia. I to jest chyba jeden z najważniejszych problemów, aczkolwiek te kwasy nie są dobre dla naszych stóp. No ale dobra, Alicja, okej. Okay. Wiemy już, że mogą te skarpetki źle zadziałać na tę zewnętrzną stronę naszej stopy, tak? Wiemy, że mogą zadziałać źle na paznokcie, ale jeżeli na przykład mamy na tych paznokciach hybrydę, to nam odbarwią. Aha, dobra. Mogą odbarwić. Albo może się pojawić taki nalot, taki matowy na topie. Czyli możemy sobie też tak naprawdę zniszczyć pedikur, który zrobiłyśmy wcześniej. Tak, zniszczyć sobie na przykład lakier, zniszczyć sobie hybrydę, które na przykład zrobiliśmy wcześniej i będzie to powodowało, że trzeba będzie pójść na kolejną na przykład wizytę do salonu kosmetycznego i zrobić paznokcie od nowa. Tak, bo po takich powikłaniach i po takich... powikłania, które się dzieją po zużyciu skarpetek złuszczających, klient sobie sam nie poradzi z tym. Kurczę, no właśnie. Widzicie, ile tego jest? Nie, nie poradzi sobie, bo to jest ból podczas chodzenia, pieczenie, no o paznokciach to nie wspomnę. No właśnie, te paznokcie jeszcze tak, widzisz, bo ja tak zatrzymałam się przy tych paznokciach, dlatego, że zapytałam o takie jakby powiedzieć zabezpieczenie tej płytki paznokcia, czyli tą hybrydę, lakier i tak dalej. No ale z drugiej strony, jeżeli zrobimy sobie skarpetki złuszczające, a nie mamy na paznokciach nic, to też jest źle. Tak. Powinno się zabezpieczyć płytkę paznokcia. A jak można zabezpieczać płytkę paznokcia? Albo wazeliną, albo chociażby lakierem jakimś, jakąś odżywką, żeby coś było na tych paznokciach. No ale z drugiej strony wazelina jest najbardziej około paznokciowa, prawda? Tym kwasem. Oczywiście, że tak. I będziemy go podrażniać. Jeżeli ktoś ma problemy z wrastającymi paznokciami, to
będzie cierpiał. No dobra, Alicja, ale powiedz mi tak, bo rozmawiamy sobie o paznokciach, mówimy o tej zewnętrznej stronie naszej stopy, tak. A tak naprawdę te skarpetki powinny podziałać na tę podeszwową stronę, tak? Tak. Gdzie ten naskórek jest gruby, tak? Tak? Gdzie tego naskórka się pozbyć? Co może się złego tam stać, jeśli zastosujemy takie skarpetki? No bo w najlepszym przypadku dojdzie do złuszczania i się ładnie wygładzi i wszystko będzie ok. Ale na pewno może się coś stać złego, tak, czego się nie spodziewaliśmy. Tak, jeżeli do końca nie przeczytamy przeciwwskazań, zaraz gdzie, do tego list, tak, gdzie lista jest tego duża i bardzo wiele osób ma przeciwwskazania, to zrobimy sobie krzywdę, ale to dojdziemy do, tak, zaraz do tych przeciwwskazań. Natomiast możemy dojść do przepalenia, do silnego złuszczania naskórka. Klienci bardzo często stosują te skarpetki na przykład kilka dni przed wyjazdem do Egiptu, do ciepłych krajów. W ogóle, kiedy jest na przykład lato i chcemy mieć ładne stopy i jedziemy na wakacje, będziemy nosić sandałki, tak, i robimy sobie wtedy zabieg złuszczający, żeby stopy były piękne, gładkie pięty i tak dalej. I ja to w pełni rozumiem, bo sama też bym chciała mieć cały czas piękne i gładkie stopy. Natomiast jeżeli my pojedziemy do takiego Egiptu, w ciepłe kraje, gdzie będziemy chodzić po gorącym piasku, to wyobraź sobie, jakbyś sobie złuszczyła twarz i byś jeszcze ją gorącym piaskiem okładała albo wystawiła ją na promieniowanie słoneczne. I bo wyjaśnimy sobie jeszcze to, jak działają te skarpetki, bo to nie jest tak, że jak peeling. Nałożymy, wetrzemy i już jest piękna, gładka stopa. Ten proces skarpetek trwa około 2 tygodni. Różnie producent pokazuje. I najpierw może się wydawać nam po zdjęciu tych skarpetek, że efektu to tu nie ma żadnego. Ale dopiero po kilku dniach, po około tygodniu, zaczyna się nam ta skóra łuszczyć i schodzić jak taka skóra węża. I zaczynamy ją tracić. I na to klientki też się często buntują. Mówią, o Boże, to wygląda ohydnie, obrzydliwie. I że się nie spodziewali takiego efektu, że skóra się ładnie wygładzi, ale że nie. To nie jest efekt jak po tarce. To nie jest efekt jak po tarce, gdzie zetrzemy tą skórę i ona już jest piękna i gładka. I po takim tygodniu zaczyna się nam właśnie nam łuszczyć. Bardzo często klientki zaczynają jeszcze ściągać tą skórę i ją podrażniać jeszcze bardziej. I jeżeli one wyjadą do Egiptu i jeszcze będą chodziły po gorącym piasku, to życzę powodzenia. To później są poparzone, bardzo poparzone stopy. No i potem są, tak, są bardzo silne poparzenia po stopach, na stopach i na paznokciach mniej, ale na stopach przede wszystkim. Podrażnienia silne, no ale to też jest źle stosowanie ze strony klienta, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Dobra, to teraz przejdziemy do tych przeciwwskazań, bo z tymi przeciwwskazaniami to też jest trochę tak, że one gdzieś się pojawią, ale nie zawsze się pojawią na opakowaniach. Albo mogą być nie wszystkie, tak? Przeciwwskazania wyróżnione. I nie zawsze na nie patrzymy. To też jest inna kwestia. To jest chyba przede wszystkim. No właśnie. Bo już zauważyłam z biegiem czasu, że już jest coraz więcej tych produktów na rynku i już naprawdę producenci piszą dosyć sporo tych przeciwwskazań. Tak, zabezpieczają się. Tak, zabezpieczają się i mówią otwarcie. Natomiast jest wina w konsumentach, że nie czytamy tego do końca. Tylko no, sprawdzimy sobie, jak się stosuje, dobra, przeczytamy, zakładamy. No skarpetki nawet złuszczające, no nie założyłabyś przed wakacjami, żebyś mieć piękne, no założyłabyś, no. Jakbyś nie przeczytał, tylko trzeba przeczytać do końca, co no tam to jest powiedzmy w takim razie takie najważniejsze przeciwwskazania do wykonywania czegoś takiego zabiegu w domu, to? Ciąża, przede wszystkim, ale to jest jasne, bo w ciąży nawet też nie można kwasów na twarz, więc myślę, że to jest jasne, bo to źle będzie wpływało i na mamę przyszłą i na płód może źle wpływać. Dodatkowo cukrzyca. Cukrzyca jest w ogóle przypadkiem i miażdżyca, które trzeba tak naprawdę tylko opiekować się pominiętą z taką stopą podolog, bo to jest bardzo delikatna, bardzo wrażliwa skóra. Więc mamy cukrzycę, mamy ciążę, mamy miażdżycę, mamy niedokrwistość kończyn dolnych, problemy z krążeniem. Zespół Raynaud? Też. Dobra. Dodatkowo możemy mieć jeszcze przeciwwskazanie takie jak odciski, modzele, popękane pięty, i wrastające paznokcie. A brodawki? Oczywiście, że też. I kurzajki, których pewnie nawet nie wiemy, że istnieją? To jest to samo.
Aha, dobra, okej. Tak, tak. Brodawki, kurzajki, to jest to samo. Także to są przeciwwskazania takie. Ale te popękane pięty, no przecież właśnie robimy skarpetki takie złuszczające zabieg właśnie, żeby nie mieć tych popękanych pięt. Kiedy je mamy, chcemy sobie ładnie je tam złuszczać. A to jest przeciwwskazanie? Tak, jest silne przeciwwskazanie. Bardzo często klientom ta popękana pięta zaczyna tak pękać aż do krwi. O rany. Że te nadżery są bardzo głębokie. Mhm. I jeżeli my jeszcze na to nałożymy kwas, to wszystko będzie tak klienta bolało, a nie złuszczy nam tego. Jeżeli mamy odcisk i my nałożymy na ten odcisk jeszcze te skarpetki złuszczające, to ten odcisk z wielkości powiedzmy 3 mm zrobi się wielkości prawie 0,5 cm. Potem też zadziałają kwasy. Sam się rozpulchni, mhm. Tak. I to jest taka domowy sposób właśnie, co się często zdarza na stosowanie odcisków. Też nie jesteśmy w stanie tego usunąć. Będą nam poparzą tą stopę i będziemy jeszcze bardziej cierpieli. No dobrze, Alicja, no to powiedz mi w takim razie, co nam da zastosowanie takich skarpetek? Kiedy my możemy je rzeczywiście używać, po nie sięgać? No bo skoro są dostępne i skoro mamy taką możliwość, to możemy z nich korzystać? Kiedy? Jak? Nie. Dobra. Nie. Odpowiedź jest konkretna. Nie sięgamy. Mhm. Dużo bezpieczniejszą już wersją wykonywania takiego pedikiru domowego jest to, o czym mówiłyśmy, na przykład tarki. Tarki, oczywiście pamiętając o tym, żeby nie trzeć w jednym miejscu, tak, żeby nie przegrzewać skóry. Ale jest to dużo bardziej bezpieczna metoda. Peeling różnego rodzaju, gruboziarnisty do stóp, ale nie skarpetki złuszczające. To jest zbyt silny kwas, który będzie działał nam niekorzystnie na stronę podeszwową, grzbietową i na paznokcie. Dobra, to tak, może podsumujmy sobie wszystko to, co powiedziałyśmy do tej pory. Po pierwsze, skarpetką złuszczającym mówimy absolutne nie. Są inne alternatywne metody, o których właśnie powiedziała Alicja, na to, żeby stopy wyglądały pięknie, żeby były zadbane i tak dalej. Wiemy już, co mamy w składach takich skarpet i co najważniejsze, my klienci nie wiemy, jakie tam są stężenia tych substancji aktywnych, bo nie ma takiej informacji i to powinno nam dać już do zastanowienia, że jest to jakaś informacja po prostu ukryta, a skoro mamy świadomie stosować pielęgnację, czy to na naszą twarz, czy na nasze ciało, włosy, to także róbmy to świadomie w stosunku do naszych stóp, tak? Zdecydowanie. Wiemy o tym, jakie są przeciwwskazania i jest ich naprawdę bardzo dużo. Trzeba się do nich stosować, tak samo jak w przypadku kosmetyków, pielęgnacji. Czytamy to, co jest napisane na opakowaniu. Tak, czytamy razy. Zalecenia, dokładnie. I zastanawiamy się 10 razy nad tym, czy jest nam to potrzebne, czy lepiej skorzystać z wizyty u podologa, u profesjonalisty, albo po prostu z czegoś, co będziemy robić bardziej bezpieczne, a będzie bezpieczne. Tak, zdecydowanie, bo też tych skarpetek nie możemy z nich korzystać, no nie wiem, raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. No mamy proces odnowy na skórkę, który trwa 28 dni. To też nie jest tak, bo też zdarzają się sytuacje, gdzie panie stosują... Bardzo często, no właśnie to chciałam powiedzieć, no bo to jest trochę tak, że zobaczymy, okej, doszło do złuszczania, te stopy wyglądają, przeżyłam cały ten proces. Tak, schodzenia skórwęża. Tak, dokładnie, jakoś sobie poradziłam, nie było tak źle, teraz stopy wyglądają dobrze, ale za chwilę znowu się to zaczyna, więc ja znowu sięgnę po te skarpetki i ja sobie przedłużę ten proces, tak? Tak. Czyli tego też po prostu nie robimy, bo to też jest za często źle. Także widzicie, jest naprawdę dużo minusów, jeśli chodzi o takie skarpetki. Bardzo dużo. I tak naprawdę też nie ma plusów. Nie. Nie ma plusów. Nie ma żadnego plusu, bo klientki się bardzo denerwują na to właśnie, że to jest takie nieestetyczne. Więc to nawet nie jest takie jak po tarce, gładkie, to jeszcze, piękne. Alicja, na zakończenie dzisiejszego filmu zapytam się, dużo miałaś takich przypadków, że przychodziły do ciebie klientki, które no właśnie po skarpetkach złuszczających miały problem? Tak, bardzo często mi się to zdarza. Klientki nie chcą się nawet przyznać do tego, że stosowały takie skarpetki. Tak, to widać od razu. Widać to po płytce paznokcia, która jest cała przebarwiona, która wygląda jakby była, miała jakąś braki witaminowe, albo jakby była jakaś łuszczycowa. Widać strasznie
nie popękane, tylko strasznie takie piekące i wrażliwe i drażliwe stopy. Poparzone te stopy, poparzona skóra grzbietowa, resztki schodzących właśnie na skórka. Ale jeszcze bym się chciała, Anita, skupić nad tym, no, co tkwi ze strony, bo już powiedziałyśmy sobie, co robią źle same skarpetki. Tak. Ale skupmy się jeszcze nad tym, co robią konsumenci źle. Dobra, to też jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne, tak, bo jeżeli już chciałabym chociaż tak uchronić klientów przed tymi skarpetkami, że jeżeli już tak bardzo będą chcieli skorzystać z tego albo mają je i się zastanawiają, to bardzo bym chciała Was uczulić na to, żebyście czytali dokładnie instrukcję obsługi i sposób użycia. Jeżeli jest napisane, bo też czytałam to i niektóre produkty się trzyma na przykład godzinę skarpetki, mm-hmm, niektóre 2 godziny i jest wszystko opisane od A do Z, to słuchajmy się tego i pilnujmy tego i nie róbmy tego, że nałożymy sobie te skarpetki i pójdziemy sobie z nimi spać, no, bo właśnie tak niestety też się zdarza. I rano klient nie jest w stanie, bo ma normalnie poparzoną skórę. No to jest tak, jakbyś nałożyła kwas na twarz i zostawiła go na tak całą noc, żeby lepiej ale zadziałał. Masz rację, słyszałam też o takich przypadkach, słyszałam, a nawet parę osób też do mnie pisało w tej sprawie, że potrafią nałożyć czy to kwas na twarz i pójść spać na całą noc, albo też nawet potrafią sobie nałożyć peeling na skórę głowy kwasowy i też pójść spać tak w ten sposób. Tak. Ja zawsze, słuchajcie, Wam tutaj przypominam na moim kanale, że musicie czytać opisy, które zostawia producent na opakowaniach. One nie są bez powodu tam umieszczone. One nie są bez powodu umieszczone. I jeszcze wiesz, chociażby jakby porównać trochę, tak nałożysz na twarz, no to wiesz, twarz jest widoczna. To bardziej się jakoś skupiasz na tym, żeby to było takie, okej, tak nałożyć, to nie chcę sobie krzywdy zrobić, mm-hmm, ale stopy, niech się lepiej złuszczą, to jeszcze lepiej dla mnie. Na przykład zimą, tak? Tak, więc... Ale z drugiej strony zobacz, pamiętajcie o tym, że przecież musicie się poruszać, musicie chodzić. Nie będziecie leżeć plackiem przez 2 tygodnie, jeśli dojdzie do takiego poparzenia, bez względu na to, jaką będziecie mieć porę roku, czy jesień, czy zimę, czy lato, czy wiosnę. Chociaż lato jest najgorsze w tym przypadku. Lato jest najgorsze, tak, ale nawet jeżeli zostawimy sobie takie skarpetki na całą noc, rano się obudzimy, mam poparzone stopy, no to jak wy sobie to wyobrażacie, że założymy, nie wiem, skarpetki, rajstopy, buty i pójdziemy do pracy? Albo będziemy wykonywać normalne czynności, kiedy stopy będą nam sparzyć, będą nas boleć, mogą być opuchnięte, zaczerwienione, prawda? Tak, może skóra z nich schodzić w sposób bolesny. Nie tak delikatnie łuszczące się, tylko w sposób bolesny. Mogą się pojawić nadżerki, ale no to dużo tkwi w tym właśnie, żeby klient stosował się do sposobu użycia i żeby właśnie zabezpieczać te paznokcie. Chociażby wazeliną, całe paznokcie, no bo nie da rady tak uciąć tego, bo będzie wszystko tam się wylewało. Więc bardzo proszę Was, żebyście się chociaż stosowali, a tak naprawdę to odłożyli te skarpetki. Tak, jeśli możecie, i zainwestowali coś lepszego, coś innego. Coś a tutaj innego. Przy okazji powiem Ci, właśnie mi się przypomniało, bo wczoraj jechałam samochodem i w radiu słyszałam reklamę, nieważne jakiej marki, ale wypowiadał się podolog, który powiedział właśnie: nie stosujemy skarpet złuszczających, nie stosujemy preparatów, gdzie dochodzi do silnego tarcia, gdzie używane są właśnie jakieś silne substancje aktywne, tylko stawiamy na delikatne, lekkie złuszczanie przy pomocy takich i takich tam substancji aktywnych. I od razu przyszło mi do głowy właśnie te skarpetki złuszczające i nasz temat, który dzisiaj poruszyliśmy. Więc tak, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest opinia Alicji. Jednak nie, ja okazuje tutaj... się, że tak, to jest opinia podologów, tak, że to jest niby produkt, który został wymyślony, żeby nam, konsumentom, klientom ułatwić, tak, tak, i pomóc, i pomóc ułatwić się właśnie jakieś tam zabiegi do domowe, czy dla osób, które nie mają pieniędzy i nie mogą skorzystać z usług profesjonalisty, ale pomyślcie o tym, ile może się pojawić problemów po zastosowaniu takich skarpetek, jakie później możecie mieć powikłania, skutki uboczne złego zastosowania, niedotrzymania się tych zasad, które napisał producent, albo też niestosowania się do przeciwwskazań i potem ile będziecie musieli wydać pieniędzy na to, na żeby wasze dermatologów, tak, wyleczyć, na preparaty i tak dalej. Oczywiście, że tak. Także naprawdę skarpetkom złuszczającym mówimy stanowczo nie. Jesteśmy zdecydowanie za prewencją niż za leczeniem. Tak, zdecydowanie. Tak. Alicja,
Ale powiedz mi teraz tak, czy spotkałaś się z tym, żeby kosmetyczka nakładała takie skarpetki złuszczające, albo czy kosmetyczki, które wykonują pedikur, robią takie zabiegi z kwasami? Skoro robią, jeśli robią, no to dlaczego my w domu nie możemy też sobie wykonywać samodzielnie takich skarpetek z kwasami złuszczających? Jest to niestety popularne wśród kosmetyczek. Tak, i kosmetyczki potrafią, ale to bardzo dobrze zwróciłaś uwagę. I dziękuję Ci za to, że powiedziałaś, że kosmetyczki nakładają, bo podolodzy takich rzeczy nie stosują. Natomiast kosmetyczki często nakładają, albo nawet jest taka usługa, która się nazywa kwasowy pedikir. Naprawdę? Tak. Jezu, to ja jestem w ogóle jakaś zacofana. No. Jesteś przyzwyczajona do profesjonalnych usług, moja droga. A nie jakiś właśnie kwasowy pedikir. A to by mi dało do zastanowienia. No ale... Okej, okay, no dobra, no to powiedzmy może trochę o tym. I jeszcze wiem, że nawet kosmetyczki potrafią nałożyć na chwilę, na jakieś tam 15 minut, na zasadzie tak jakby moczenia stóp, nakładają te kwasy, a później wjeżdżają jeszcze czasem z ferzarką czy starką i jeszcze zaczynają to złuszczać wszystko. Takie sytuacje też się zdarzają, także uczulam Was na to, żeby też w gabinecie kosmetycznym jakimkolwiek nie korzystać z takich usług. Bo nam to naprawdę nie pomoże. Bo rozumiem, że to nie są jakieś profesjonalne, podologiczne kwasy do stosowania na stopy. Nie ma podologicznych kwasów do stosowania na stopy, chyba że walczymy z jakimiś terapiami, ale to jest zupełnie co innego. Natomiast nie ma takich kwasów, które nakładamy na pięty. No nie chcę się wypowiadać za wszystkich, ale... No i nie spotkałam nikogo, kto by takie coś stosował. Czyli to, bo też to jest silnie podrażniające. Tak, to jest bardzo silnie podrażniające i takich rzeczy się nie stosuje. No to jest tak, jakbyś podwójnie złuszczała skórę twarzy. No jeszcze ta frezarka później. Frezarka, tarka. No jeżeli ktoś jeszcze by wjechał z ostrymi narzędziami, takimi jak skalpel, dłuto bądź omega, czy jakieś takie mocniejsze złuszczanie, no to już jest w ogóle... Dramat. Dramat, to klient nie będzie w stanie chodzić, będzie go tak bolało wszystko. Piekło, bolało, więc naprawdę uważajcie na to. Uczulamy. Uczulamy. Alicja mówi nie, więc słuchajcie tego, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję Ci, Alicja, za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że namiary na Alicję macie jak zawsze w opisie do każdego odcinka. Znajdziecie oczywiście też nasze pozostałe odcinki w serii, gdzie podolog Wam radzi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa.